Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Film z DiMarketu, Na którym, jak sami wiecie, kupiłem sobie Kawaha. I to, co właściwie jest ciekawe, to to, że znalazłem jakby glicza. Nie no, nie glicza, ale w całkiem ciekawy sposób. Ponieważ, jak sami sobie pewnie zdajecie sprawę, tak się akurat składa, że ludzie są dosyć. Pazerni, w sensie ludzie są dosyć niecierpliwi. Z tego powodu, że ludzie są dosyć niecierpliwi, można to dosyć nieźle wykorzystać. I tak jak widzicie, ja sobie kupiłem kawahą, na którym był trade -man. A często ludzie, w momencie kiedy szukają jakichś przedmiotów, żeby sobie pieniądze z e-marketu wypłacić, Dają po prostu bez discount i tak jak ja często robię, bez blokady. No, ponieważ fajniej jest, jeżeli od razu ci jakiś przedmiot może na konto wlecieć, nie? No, no i y, akurat tak się składa, że w momencie, kiedy sobie ustawiamy to bez blokady, no to wyświetla nam tylko rzeczy takie, które tej blokady nie mają. Za to da się ustawić jeszcze z blokadą. I wtedy zobaczycie bardzo duże, często blokady. To co jest ciekawe tutaj, możemy sobie wziąć te, 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 taki nóż, nie? I wklepać go na rynek, zobaczyć, jakie są zlecenia kupna na niego. No i gdzieś tam sobie takie przedmioty wykupywać po prostu z banem, nie? To co jest ciekawe, to to, że kiedy ten ban zejdzie. Taki przedmiot zyskuje nadwartości. wartości. W sensie, w momencie, kiedy przedmiot nie ma bana, jest droższy niż kiedy tego bana posiada. Co jest e, dosyć interesujące, no, ponieważ po prostu ludziom nie chce się czekać na to, aż taki ban zejdzie. I jak widzicie, ja tego kałacha kupiłem za 525 zł. Zaś e, teraz, w momencie, kiedy ten ban by zszedł, byłby już warty 570. Co daje nam około 10% przebitki w 2 dni. I gdyby takich kałachów sobie nakupować więcej, to z powiedzmy 5000 zł dałoby się zrobić 500 dodatkowe. Gdyby oczywiście tak szybko i fajnie to działało. Oczywiście to tak nie działa. Ja tutaj tylko to przedstawiam jako taką mm, propozycję, że po prostu coś, ale to da się zrobić. Wiem, że niektóre osoby z naszego community ten sposób wykorzystują, możecie spróbować jakby zawsze jest ten fakt, że na dimarkecie wszystkie rzeczy są raczej taniej niż na Steamie, w sensie albo w ogóle nie ma tych rzeczy na Steamie, więc da się te rzeczy po prostu gdzieś tam dorwać, albo z całkiem fajnymi naklejkami, tak jak mi się udało na tym kałachu. Link oczywiście do strony w opisie. No i ja ze strony, jak widzicie, korzystam. no Kałacha kupiłem i teraz też sobie przerzuciłem pieniądze, żeby kupić te emki, które gdzieś tam mam. Także w sumie stronę polecam, mimo że mi nie płacą.